Witam wszystkich na kolejnym wypadziku do lasu na moim kanale, do następnego dołka. Jak wam się podobają filmy, zasubskrybujcie. Będziemy na bieżąco wszystko, co będę wrzucał. No i mamy pierwszy dołeczek. A, też nie jestem sam. Tam jest Luncia. I mamy pierwszy dołeczek. I nam wpadło coś takiego. Jakiś klawisz, czy co to jest? Nie wiem. Takie coś z taką złotą blaszką. Co to może być? Nie wiem, co to jest. Taki element z taką złotą blaszką. No dobra, lecimy dalej do następnego dołeczka. Dzisiaj pochodzimy sobie po lesie. W średniowieczu to jakieś zabudowania były. Może coś znajdziemy tutaj. Dobra, lecimy dalej do następnego dołka. No i mamy dołeczek po dłuższych poszukiwaniach na takiej polance na bagnie. I wpadła nam monetka. Leży tutaj. Chyba monetka, tak mi się wydaje. Jeśli tak, to nasza pierwsza dzisiaj monetka. Ale jakaś malutka i cieniutka strasznie. Co to może być? Takie malutkie i cieniutkie. Ja nie widzę. Ja wezmę troszeczkę, podczyszczę i zobaczymy, co to jest za monetka. O ile będzie widać, co to jest. Coś tam na niej jest chyba. Dobra, zaraz podczyszczę i wracam. No i już jestem z powrotem. I tak, dwie kopiejki chyba. Z 1899 roku. Tak, chyba albo jedna, druga kopiejki. Nie wiem, nie widzę. Czy dwie drugie? Jakoś tak. No i tu data 1999. Druga strona tak wygląda. No i za, mamy pierwszą monetkę dzisiaj. I za, lecimy dalej do następnego dołeczka. Jest kolejny dołeczek. Jest kolejny fancik. Tutaj nam z dołka tutaj wykopałem. Ale tak kopnąłem, że nie mogłem tego znaleźć. Już miałem iść, zasypałem dziurę. Ale ja jeszcze przelecę, patrzę. Leży tu w bryce jakaś monetka. No ciekawe, co to za monetka. Też kopiejka? Uuu, grubo. Nie, no nie wierzę. Nie wierzę. Sreberko. Tak, sreberko trafiliśmy. Obok tej kopiejki, co była. Nie wiem, no od tej kopiejki, no może za 3 metry. Zaraz podczyszczę troszeczkę i wam pokażę. Jest kolejne sreberko. Ja cię nie mogę. Jedna piąta? Zaraz podczyszczę troszeczkę, zobaczymy. No już jestem z powrotem. Troszeczkę podczyściłem. I to jest sreberko. 5 kopiejek z 1909. Ja cię nie mogę. No ostatnio też znalazłem 5 kopiejek. Jest kolejne sreberko. Ale ładny stan. No piękny stan monetki. Czyściutka, ładniutka.
Jest rebelka kolejna. Kurde, kalą szczęście to jest nasza rebelka ostatnia. Lecimy do następnego domeczka. Może jeszcze sreberka. Dopiero co wpadłem, pół godzinki, no, chodzę. Pół godzinki i sreberko. I kopiejka tam wpadła. Jeszcze jedna. Dobra, lecimy do następnego dołeczka. Jest kolejny dołeczek. Jest kolejny fancik. Tutaj z dołka nam wyskoczył. Leży tutaj, o. Jest kolejny fancik. I to chyba nawet guzik. Tak, jakiś guzik. Ja troszkę go umyjemy na trawce. Będzie lepiej widać. Poczyściłem, trochę łamałem jeszcze. Nie, niezbyt chyba na tym widać. Czekajcie, troszeczkę poczyszczę, może coś będzie widać. No, już jestem z powrotem. Próbowałem trochę podczyścić, ale niezbyt widać, co to jest za guzitek. Jest tam tu uszko ma całe, ale to nie wiem, co to za guziczek, nie mam pojęcia, nie widać nic. Znaczy coś tam widać, no ale co to może być za guzik, to nie wiem. No dobra, lecimy dalej, do następnego dołeczka. Jest kolejny fancik. Leży tutaj. Wypadła nam obrączka. Obrączka gołębia jakiegoś. Ta się obrączka. Polska. Dobra, lecimy dalej. Do następnego dołeczka. Jest kolejny dołeczek. Jest kolejna monetka. Tutaj wyskoczyła nam z dołeczka. I leży tutaj. Co to za monetka tym razem? Pięć groszy. Międzywojenne. Dać u nie dojrzymy chociaż. Coś ten telefon dzisiaj licho mi coś zbiera, nie wiem co się dzieje. Nie, może będzie widać datę jeszcze. Zaraz zobaczymy. To kurczę nie widzę. Który rok? Ja nie widzę. Czekajcie, podczyszczę trochę, może będzie widać. No już jestem, troszeczkę podczyściłem. I to jest chyba z 1923 chyba.
się wydaje. No dobra, jest kolejna monetka. Lecimy dalej. Do następnego dołeczka. Jest kolejny dołeczek. Jest fancik, tylko jeszcze nie wiem co. Tak trochę to wygląda jakby na obrączkę. Tak wygląda, jakby to obrączka była. A czy to jest obrączka? Jakaś? Czy co to jest? Tak w bryłce wygląda na obrączkę. Więc przekonajmy się, co to jest. Jest to? Chyba to. Nie, to nie jest obrączka. Od zegarka chyba zapięcie. Tak, to od zegarka chyba, czy co to jest. Albo od paska. Ładnie się świeci. Teraz troszkę podczyszczę, zobaczymy co to jest. No, próbowałem troszeczkę podczyścić, ale to się nie za bardzo da. Tylko nie wiem, albo to coś jest pozłacane, albo to coś jest złote. Paska, czy to czego to jest taki element? Albo to jest pozłacane, albo coś złotego chyba. Nie wiem, może się uda w domu troszkę podczyścić to. Ma taki złoty kolor, jak na złoto. A co to jest i od czego to nie wiem. Może od paska jakiegoś damskiego. Dobra, lecimy dalej do następnego dołeczka. Jest kolejny dołeczek. Chrypka mnie zapała. Jest kolejny dołeczek. Jest kolejny fancik. Próbowałem kopnąć. Tu na szpadlu jeszcze jest. Chyba medalik jakiś. Tak, medalik chyba jakiś żeśmy znaleźli. Znaleźliśmy. Tak, medalik. Ładny medalik, kurny nurka. Ale śliczny. I to wszystko w jednym miejscu. Jednak miejscówka się sprawdziła. W 1800 w którymś roku tutaj jakaś wioska była. No i jakby się to zgadzało. Monetki srebrne. 5 groszówki, medalik, od paska element pozłacany albo złoty. No i w jednym miejscu się trafiło, no. Wszystkie fanciki. No to medalik jest piękny. I to sreberko jeszcze. Srebrny medalik. Drugi medalik, ostatnio też znalazłem medalik.
srebrny. Dobra, lecimy dalej. Do następnego dołeczka. Jest kolejny fancik fajny. Nie Luncia? Mamy kolejny fancik, tak. Lecimy dalej. Pięknie się dzień zaczął. Jest kolejny dołeczek. Jest kolejny fancik. Padł nam półpodkowy znowu. Z dołka wyszło. Nie Luncia? Luncia. Co wyszło? Półpodkowy, nie? No. Półpodkowy nam wyszło. No co, lecimy dalej do następnego dołeczka. Mamy półpodkowy. Jest kolejny dołeczek. Jest kolejny fancik. Leży tutaj. Tylko nie bardzo wiem, co to mogło być. To jakby rurka. Ale to jakieś ozdobienie ma. Nie wiem. Od czego to mogło być taka rzecz? No ja z tym telefonem to dzisiaj. Nie, takie ma ozdobienie, ale co to jest? Fajka jakaś była, czy co? Bo coś fajkę miał i palił sobie. Taką ozdobioną, metalową. Nie wiem. Był jakiś element od czegoś, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, lecimy dalej, do następnego dołeczka. Jest kolejny dołeczek. Jest chyba monetka kolejna. Tu wykopałem. Tu w tej bryłce było. Ale jak chciałem wyjąć, to odskoczyło. I poleciało kawałeczek dalej tutaj. O. I tu jest chyba monetka. Nawet taka dosyć sporawa ta monetka. Bo ile to monetka? A ile to monetka? Ale z tego co widać, to chyba monetka. Ale cieniutka. Cieniutka ta monetka, coś? Albo to jakiś guzik. Zaraz podczyścimy, zobaczymy. Monetka albo jakaś podkładka, albo coś. Ale chyba monetka. No i teraz... Nie wiadomo, co to było. To była monetka. Wygląda na monetkę, ale... Teraz wygląda to na kawałek blaszki jakiś. O, jak coś było, to już zeszło z tego. Ale mi się wydaje, to jest jakaś górna rolka. Wygląda na monetkę. Kiedy spróbuję to troszkę podczyścić, bym coś wiedział, to wygląda mi na monetkę z tej strony. Teraz podczyścimy. No i już jestem z powrotem. Może była kiedyś monetka. Tu jest żarło. Może kiedyś była monetka. Wygląda na monetkę, że to monetka jest. No. To jest żarta. Zbytnio na niej nic nie widać. W sumie nic nie widać. Dobra, lecimy dalej. Nie ma nic nie widać. No ale to wygląda na to, jakby to monetka była. Ewidentnie. Dobra, lecimy dalej. Nie będziemy się rozczulać nad tym. Do następnego, może coś lepszego wpadnie.
Jest kolejny dołeczek. Jest kolejny fancik. Tutaj z dołeczka nam wyleciał. Leciał. I to jest coś tutaj. Ale to wygląda jak złoto. Jakaś taka bombka. Jakby złota. Co to mogło być? Z takim dzióbkiem. Albo tak zeszło. No ciekawe co to jest. Czekajcie, podczyszczę troszeczkę, zobaczę co to jest. Może będzie lepiej widać. Już, jestem z powrotem, troszkę podczyściłem. Jednak to nie jest złoto. Ale ja nie wiem czy to nie jest kulka srebra. To wygląda na srebro. Może to jest kulka srebra. Ten szpikulec tu taki. No zobaczymy co to jest. Może kuleczka sreberka. Dobra, lecimy dalej. Ja już myślałem, że bryłka złota. A może być bryłka srebra. Lecimy do następnego. Dołka. Jest kolejny dołeczek. Jest kolejny fancik. Luncia depnęła rano. Na to. Takie coś nam wpadło. Taki elemencik. Od czego to jest? Nie wiem. Co to za element i od czego? Nic na tym nie widać. A z tej wygląda tak o. No dobra, lecimy dalej, do następnego dołeczka. Jest kolejny dołeczek. Jest kolejny fancik. Tu z dołeczka kopnęli. I leży tutaj. Jest jakaś monetka znowu. Jakąś monetkę znowu mamy. Ale chyba zajechana już. Chyba nic nie będzie z tego. A jednak, jeden grosz chyba nasz polski, więc wojenny. Tak, jeden grosz, ale dojechany już trochę. Tak, zgadza się. Ja tu już nie będę szorował, żeby dojrzeć. Jeden grosik. Dobra, lecimy dalej. Do następnego dołeczka. Jest kolejna monetka. Ale pięknie w lesie. Na tych bagienkach cichutko. Wiaterku nie ma. Uff, aż miło było wyjść. Przy okazji fanciki są. Do następnego dołeczka. I kolejny dołeczek. I kolejny fancik. Leży tutaj. Jest pieniążek. Jest pieniążek, bierzemy go. Mamy pieniążka kolejnego.
To chyba kopiejka. Albo się mylę. Jeśli się wydaje, to chyba kopiejka jest jakaś. Jest i data tutaj. Leciał. Tak, jedna kopiejka. No, dojechana już to. Datę chociaż widać. Nie bardzo. 1900. Ale który? W 1989? Chyba tak. Nie, co ja pieprzę? Pieprzę. Coś głupoty. Nie no, trzeba troszkę podczyścić, może będzie coś lepiej widać. Teraz wracam. No, już jestem z powrotem, troszeczkę podczyściłem, ile się dało. No, ale daty chyba nie zobaczymy. Jest tylko 89, widzę. Może to jest 1889. Chyba prędzej ta data będzie pasowała do tego. Z 1889. Ech, przynajmniej tak mi się wydaje. No, więcej nie zobaczymy, bo ją zżarło trochę. No, z drugiej strony tak wygląda. Lecimy dalej, do następnego dołka. Nie, Luncia? Lecimy dalej do następnego dołeczka. Tak, Luncio. I jest kolejna monetka. Tutaj, z tego dołka. Wykopane. I poleciało aż tutaj nam. I leży tu monetka. A co to za monetka? Nie wiadomo. Teraz zobaczymy, co to za monetka. Monetka? Czy żeton jakiś? Gładki, nie ma nic, chyba żeton jakiś. Gładziuszki, żeton jakiś chyba. Nic na tym nie ma. Ej, kurczę, już myślałem, że monetka. O, jakiś żeton był, bo tu na tym nic nie widać. Gładka, blaszka. Ej, kurna nolka. Chyba, że coś było, a już nie ma. Na co? Dobra, lecimy dalej. Do następnego. Kolejny dołeczek. I nie wiem, co to jest. Może też monetka jakaś wpadła. Monetka, czy coś podobnego? Jak blaszki. A raczej chyba nie. Jakby dwie dziurki są. Guzik? Guzik jakiś chyba. Patrz. Ja. Tak, jakiś guzik. Coś na nim jest. Czysty. Czysty, nic na nim nie ma. Łóżko ma całe.
Dobra, lecimy dalej, do następnego dołeczka. Jest kolejny dołeczek, jest kolejny fancik. Tu z dołeczka wyskoczył, tutaj leży i to chyba jest monetka. Monetka. W tej bryłce będzie. Czy co to będzie? No, ale obklejone. Albo żeton znowu. Czyste, ale upaćkane to. Muszę z tego błota, żeby to odkleić, ale grubo na tym. To też kolejny żeton chyba. Tak. To kolejny żeton będzie chyba. Na tym nic nie widać. Gładki. Tak, kolejny gładki żeton. Dobra, lecimy dalej. Do następnego dołeczka. I kolejny dołeczek. I kolejny fancik. Chyba monetka jakaś znowu. Tutaj leży. I chyba to monetka. Taka malutka. Jakaś malutka monetka. Strasznie. Kopiejka. To spodnie wyczyścimy. Tak, kopiejka. Ale ile? Tego nie widzę. Ja troszkę podczyszczę, zobaczymy. No i już jestem z powrotem, troszkę podczyściłem. Jest kopiejka, ale nie za dużo tutaj widzę tego. Daty też nie widzę. Bo ta jest tutaj na dole. Ale nie można dojrzeć, bo trzeba ją wyczyścić, a tu się nie da. No dobra, mamy kolejną kopiejkę. Nie wiem, jedna, druga czy ile. Dobra, lecimy dalej, do następnego dołeczka. Jest kolejny dołek, jest kolejny fancik, chyba monetka też. Tutaj leży. Też kopiejka chyba. Ja chyba kopiejka. Kopiejka. Tak, kopiejka. Dobra, wyciągamy ją.
Też dość zjechana. To kolejna kopiejka. Trochę ciemno. Za bardzo nie widać, mało światła. Może troszkę podczyszczę, jeszcze troszkę będzie widać może. No już jestem z powrotem. Już trochę się oczyściło. Ale jeszcze jedna, druga chyba kopiejki. Daty to nie widać. Nie wiadomo z którego roku. Bliżej się nie da. Ostrości nie łapie. No jak się podczyści, to coś tam będzie widać. No dobra, lecimy dalej. Do następnego dołeczka, może jeszcze coś wpadnie. I kolejny dołeczek, i kolejny fancik. Luncia przeszła i zwaliła, leży tutaj. Kolejna monetka. Też kopiejka. Kurczę. Też chyba kopiejka. Nie. Nasza polska monetka. Międzywojenna. Ale ile? 1 grosz chyba. Tak, 1 grosz. Nasz polski, międzywojenny. No dobra, daty już nie będziemy szukać. Ten aparat już nie chce ściągać, że bliżej ziemi. Ale tu jest błotem zategowany. Już nie będziemy czyścić, już późno się robi. Lecimy dalej, do następnego dołeczka. No i kolejny dołeczek. No i kolejny fancik. Leży tutaj. Chyba drugi medalik, żeśmy trafili. A mi się wydaje, że to jest medalik. Chyba drugi medalik trafiliśmy, tak. Jak coś mi się wydaje. Tak, srebrny medalik. Drugi. Tak, srebrny medalik drugi. Dobra. Kurczę, żeby go doczyścić. Nie ma wody, nie ma nic. By pod wodą trochę opukał, byłoby lepiej widać. Czekajcie, może troszkę mi się chociaż odrobinkę uda poczyścić. Łóżko tutaj ma całe. Zaraz spróbuję. No już jestem z powrotem. Już troszkę podczyściłem. To wygląda tak. Łóżko tu do przywieszenia ma. No tak wygląda. A druga strona wygląda tak o. Ale tu już ciemno jest, nie ma czym tego podczyścić, bardziej by lepiej było widać. Udało mu się wyczyścić. Drugi medalik srebrny.
I monetka srebrna się trafiła. Dobra, lecimy dalej, do następnego dołeczka. I kolejny dołeczek. I kolejny fancik. Już dołeczka wyszedł. Wyszła nam łyżka. Łyżia nam wyszła taka. Tylko tu łamana. Czy coś na niej jest, to nie wiadomo. Widać coś na tym? No widać. Jak jest, to jest brudne. Już późno się robi, ciemno. Nie będę się nad tym rozpuszczał. Może coś na niej jest, a może nie ma nic. Jest tak brudna. Nic nie widać. Dobra, lecimy dalej, do następnego dołeczka. Może jeszcze jakiś wpadnie, coś.